od literatury faktu po fantastykę. Także Marcinie, zapraszamy Cię. Tytuł gonitwy, fantastyczny staż. Oklaski. Witamy w Urzędzie Przeżytych. Poproszę numerek. No właśnie, numerek, ale o co chodzi? Witamy w Urzędzie Przeżytych, w miejscu, które wyznacza kierunek Twojej dalszej drogi. Gratulujemy zakończonego życia. Mamy nadzieję, że ostatni oddech nie był bolesny. Śmierć to początek nowej przygody. Twoja rozpocznie się niebawem. Więc tak, bardzo prosimy o numerek i o chwilę cierpliwości. Słuchajcie, to urodzinowy wkręt, prawda? Tak, mam rację. Rozpracowałem was, maślaki. Ha, gdzie się ukrywacie? Niedowiarek, tak. Jakieś urodziny? Może wspaniała zabawa była? No właśnie, słuchajcie, bo ja tutaj wpadłem po urodzinach, 30, taka biba. Tatuś robi najlepsze imprezy w Warszawie, najlepszy sort warszawki. Właśnie, no właśnie, czyli ludzie, goście, tak? No, no tak, ludzie, goście, no. Dobra. Chodzi o numerek ten. Czy nie było wśród twoich gości kogoś takiego specjalnego, jakiejś dziwnej pary? Nieznajomi, trochę inaczej ubrani, może wręczyli ci coś nietypowego? Ale to licho, nie znam wszystkich, no skąd mam was znać, prawda? Generalnie, no to, no cóż, no były zarąbiste prezenty. Od tatusia dostałem złotą pukawkę, od maślaków dostałem noże kuchenne, bo wiecie, ja lubię kuchnię, lubię noże, no rozumiecie, nie? No tak. No. Znasz maślaków? Nie. No, okej. Dobra. Pewnie coś twoi ziomale, co? No, ale najlepsza to była taka jedna, słuchaj, taka laseczka przyszła i tam gdzieś tak sobie stoi, podchodzi do mnie i mówi, hej złotko, do zobaczenia na dole. Ja nie wiem. Co powiedziała? No, do zobaczenia na dole. Tak powiedziała, tak? No. A co masz w ręku, mógłbym to zobaczyć? Czekaj. Nie, tego to ci nie dam. To jest prezent właśnie od tej takiej fajnej. No właśnie. No ale przecież ci tego nie zabiorę. No. Ja, wiesz, tak naprawdę to chciałbym tylko zerknąć na to, zobaczyć co tam jest, bo tak naprawdę chodzi mi tylko o numerek. Dobra, powiedz mi tylko, czy na pewno jej nie zgarniesz? No gdzie nie śmiałbym, no chodzi mi tylko o karteczkę. No dobrze, no to okej, nie ma sprawy. Proszę cię bardzo. I co, zdałem? Zdałeś. To może oklaski dla mnie. Tak, to generalnie był fragment tej książki, tylko widzę, że tutaj się trochę zaplątałem w kabel. Spokojnie, do urzędu daleka droga, jest okej. Ja tutaj wystawię może książki. Tutaj może, o, proszę. Fajnie, dzięki. Spocznij. A ty chcesz usiąść też? Ja na razie wystawię książki. Dobra. Generalnie, dobra. Tak jak było w zapowiedzi, książka o Urzędzie Przeżytych, o stażyście, co nas jakby czeka po śmierci. Kolega, jak już mówiliśmy, pisze książki. Od literatury faktu po fantastykę, no i co było jakby inspiracją do urzędu po śmierci? No to jest jak najbardziej literatura faktu, nie? Jakby to. Znaczy nie, generalnie fajne połączenie. Dobra, to tak już chciałbym jeszcze tak powiedzieć wszystkim, że słuchajcie, to jest po części takie małe oszustwo, bo to nie jest takie typowe wystąpienie, tylko to jest po części taki wieczór autorski, prawda? Zostaliście wkręceni. I to rzeczywiście była scena z książki, początek. Ja chciałem się w ogóle z wami podzielić tą opowieścią. Ja mam nadzieję, że ona się spodoba. No i dlatego też tak was trochę w to wszystko wciągnąłem, nie? To jest, dobra, co było inspiracją? No okej, to jest fantastyka, jak najbardziej. Mam nadzieję, słuchajcie, ręka do góry, pobawmy się tak czasami. Kto lubi fantastykę? Okej. Jest, dobra, bo ja wcześniej miałem już wystąpienie i było tak, kto lubi fantastykę? Jedna osoba, nie? Spoko, to do ciebie jest to wystąpienie.
No, a reszcie podziękujemy. Więc nie, generalnie co było inspiracją? Znaczy inspiracją były moje przygody w Wielkiej Brytanii i w Norwegii również, bo w tej chwili, tak już konkretyzując, z żoną i tutaj ukłon w stronę poprzedniej opowiadaczki, dwoma kotami, mieszkamy w Norwegii, ale mieszkaliśmy wcześniej w Wielkiej Brytanii. I pewnego pięknego dnia przyszedł taki moment, że było rozliczenie podatkowe, prawda? Uwielbiamy te momenty, wszyscy kochamy. Kiedyś, teraz jest to łatwe, proste, bo to można zrobić online, ale kiedyś trzeba było kombinować, kontaktować się z urzędem i ja z tej Wielkiej Brytanii dzwonię do urzędu w Polsce, do skarbówki swojej małej tam lokalnej miejscowości i podaję, tam pani mnie pyta o wszystkie informacje, o super, idealnie, pani pyta o wszystkie informacje i podaję tak z miejsca, PESEL, wszystko jasne i na koniec mówię, no bo ja dzwonię z Wielkiej Brytanii, a ona, ojej, a co się stało, że wyjechaliście, co, tak źle było u nas, nie, ho, ho, ho. No i wiecie co, ej, masakra, generalnie masakra. No pierwszy kontakt z urzędem, ja myślę sobie, Boże, no co się czepiasz, prawda? No wyjechałem, no gdyby było dobrze, to bym nie wyjechał. Zresztą chciałem poznać w ogóle, ale nie będę opowiadał ich historii swojego życia, od tego są spotkania autorskie, nie? Może nie czekamy na historię całego życia, może generalnie pomyślmy, moi drodzy, bo powiedzieliście tutaj, że lubicie, znaczy pokazaliście rękę do góry, że lubicie fantastykę. Może zadać jeszcze jedno pytanie? Przepraszam, jasne. Wchodzę ci w słowo. Właśnie, ręka do góry była, okej, okay. Kto potrafi czytać? Jeszcze raz ręka do góry. Okej, okay, dużo ludzi. Słuchajcie. I płacisz podatki. Dobrze, bardzo dobrze. Zostałeś wytypowany właśnie, bo szukamy ilu? Jednej osoby, tudzież dwóch? Na razie jednej osoby do przeczytania fragmentu książki. Na żywo. Ale jeszcze ja bym taką zajawkę może rzucił, a może ty rzucisz do przemyślenia dla wszystkich o fantastyce. O, bardzo dobry, dobry pomysł, bo to tak. Ja w ogóle chciałem was trochę zaangażować w to wszystko, żeby to nie było tak tylko takie wystąpienia. Ja lubię interakcje z ludźmi, zresztą tam w Norwegii praktycznie ich nie ma, więc jak już wpadną i widzę, no to... No właśnie, tak to wygląda. No dobrze, więc zadam wam pytanie ogólnie, skoro lubicie fantastykę, to fantastyka współcześnie jest teraz trochę inna, prawda? Znaczy, takie mam przynajmniej wrażenie, że to już nie jest do końca Tolkien, to są, oczywiście pojawiają się książki z tym innym światem, ale my staramy się mieszać, prawda, tą naszą rzeczywistość. I ta nowa nazwa dla tej takiej bardziej współczesnej fantastyki, moim zdaniem, no to jest urban fantasy, czyli takie miejskie. Słyszeliście o tym określeniu? Ale ja w sumie nie wiem, czy to nie jest jakaś jakby część fantastyki, więc może... Właśnie. No, jest. A co z całą fantastyką? Czyli tak, ja słyszałem jeszcze inną nazwę, magiczny realizm, prawda? Taki odpowiednik, żeby unikać słowa, uwaga, uwaga, fantastyka. Odkryłem ostatnio, że są ludzie, którzy na przykład nie lubią fantastyki, prawda? Ja takich wcześniej nie znałem, ale odkryłem jakiś czas temu, rzeczywiście poznałem, ktoś mówi, nie czytam fantastyki. A ja mówię, a spoko, a czytasz magiczny realizm? A co to jest, nie? I już widzę tą iskrę zainteresowania. Więc moje pytanie do was jest takie, przemyślcie to sobie, na razie nie odpowiadajcie. Inna ja nazwa was pytam dla fantastyki. Na koniec. Tak. Max wypyta, zresztą ja też będę celował palcem, nie w ogóle, gdzieś tam światło mi świeci, więc będę tak trochę na oślep, ale moje pytanie do was jest takie. Po pierwsze, urban fantasy to rzeczywiście jest część fantastyki. Po drugie, magiczny realizm, nowa nazwa dla fantastyki, taka zamienna. Może macie coś własnego, jakąś propozycję? Zastanówcie się. Własną nazwę na fantastykę. Tak, wrócimy do tego, dobra? Dobra, to kto pokazywał, że umie czytać? Kto i płaci podatki. Fragment? Tam gdzieś tam tak, ten pan, tak? Ja mogę. Ale to patrz, tego kabla nie mam takiego. Skąd mam czytać? Ale ja nie jestem stąd w ogóle, także będzie z akcentem. Dobrze. Ej, słuchajcie, idealnie. Do tego. 15 stron, to już tyle. Serduszko. Proszę, mikrofon dla ciebie. Nie więcej. A mogę wraz z tytułem? Mogę, nie? 14 godzin przed egzaminem. Każde piętro w urzędzie wyglądało nieco inaczej i do czego innego służyło. Cały budynek do typowych urzędowych również nie należał. Był jak niekończący się labirynt.
Wśród pracowników krążyła nawet plotka, że ponoć w dawnych czasach mieszkał tu Minotaur. Później go wysiedlono, przystosowując miejsce pod siedzibę urzędów przeżytych. Genialne. Darwin nigdy nie natrafił na żadne ślady po byłym lokatorze. Być może znajdowały się na głębszych piętrach. Minus 4 stanowiło najniższe urzędowe piętro, do którego chłopak w ogóle dotarł. I nie była to do końca legalna wizyta. A po tym, co tam zobaczył, na wszelki wypadek postanowił nie schodzić niżej. Lampy w korytarzu rozpalały się równie leniwie, co żarówki w salonie. Gasły chwilę po tym, jak chłopak przeszedł. W ten sposób urząd przeżytych sygnalizował, że na powierzchni panowała noc. Darwin czytał o tym w podstawowym przewodniku po życiu dla niewtajemniczonych. Biblioteka posiadała jeden wysłużony egzemplarz, który powiedział stażyście, że intensywność oświetlenia zmienia się w zależności od pogody, pory dnia czy nocy albo sezonu na powierzchni. W zimie władze w urzędzie przyjmowały półmrok. Z kolei w lecie wszystko wydawało się jaśniejsze. Darwin mógłby nawet zaryzykować stwierdzenie radośniejsze. Na tyle, na ile radośnie potrafiło być życie w urzędzie przeżytych. Zatrzymał się przed windą, jedną z wielu. Budynek zawierał ich co niemiara. Podobnie jak klatki schodowe, boczne przejścia, piętra czy półpiętra. Droga z drugiego na trzeci poziom, gdzie mieściła się biblioteka, nie była wymagająca. Darwin bez problemu mógłby skorzystać z klatki schodowej, ale mimo wszystko wybrał windę. A to dlatego, że windy potrafiły jeździć we wszystkich kierunkach i docierały w wyznaczone miejsce na różne sposoby. Za każdym razem wybierały nieco inną ścieżkę, zupełnie jakby były znudzone utartymi szlakami i samodzielnie je zmieniały. Co ciekawe, te wielkie podróżujące między piętrami skrzynie potrafiły zmienić wygląd w trakcie jazdy. Czasami, w zależności od tego, jakie poziomy akurat były mijane, ich ściany stawały się przezroczyste, uchylając rąbka urzędowych tajemnic. Piętra, które stażyście udało się podpatrzeć, rozciągały się na setki metrów. Niektóre były oświetlone, inne tonęły w ciemnościach. Raz na przykład ujrzał porę niekończących się boksów pracowniczych. Arkadiusz powiedział mu później, że winda musiała omyłkowo przejechać przez drugą część poziomu, minus jeden, na którym mieściły się bardziej zaawansowane sektory dokumentacji. Innym razem Darwin trafił na nieco bardziej odsłonięty fragment urzędu. Przez kilka sekund miał szansę zobaczyć pustynne okolice i ciemna czerwień, poinformował później swojego współlokatora Maurycego. Czytałem opisy krwawego słońca w bibliotece, ale na żywo to zupełnie coś innego. Mówię ci, że wygląda jak plama wina rozmazana na niebie. Tutaj jest serduszko. Tak, wielkie brawa, proszę Państwa, bardzo proszę. Brawa, tak jest, potrafi czytać. I stąd pytanie, jak potrafisz czytać, czy czytasz książki z e-booków, czy nie czytasz w ogóle książek? Bardzo gazety dobrze. Tylko, tak? Słuchasz audiobooki, tak? Okej. Okay. Dobrze, że do tego nawiązałeś, bo potem jeszcze o tym też porozmawiamy, ale to za chwileczkę. No. Dobra, więc tak, no tu mieliśmy taki opis tego urzędu. Dla mnie to, tak jak kiedyś klasyk powiedział, i śmieszno, i straszno. Nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać, na myśl, że takie coś może nas spotkać po śmierci. No, mamy informację, że od ciebie wcześniej, że taką inspiracją mógł być Urząd Skarbowy, więc no okej, okay. Tylko pozazdrościć. Ale może, właśnie mówiłeś, że mieszkasz w Norwegii, może jakaś ta trochę izolacja, jakieś osamotnienie i przepisy też tutaj jakąś inspiracją były? Tak, generalnie to tak, jak najbardziej. Chciałem powiedzieć, wody? Ja mam tam, ale to w sumie nie powinniśmy dzielić szklanki. Jest git, jest git. Nie, ja tylko gram na czas, nie? Mam 20 minut. Zaraz konie polecą i... Nie, słuchajcie, ja myślę, że każdy z nas... Po pierwsze, zacznijmy od tego, że chciałbym powiedzieć, że ta książka rzeczywiście opowiada o śmierci, prawda?
jednak jest tam jakaś wizja fantastyczna urzędu, który gdzieś tam przychodzi, ale ona mimo wszystko opowiada o śmierci. I ona powstawała w momencie, kiedy, przynajmniej jej część, kiedy był COVID, kiedy generalnie wszyscy byliśmy trochę inaczej, to życie nasze wyglądało. To jeszcze gdzieś tam jest w naszej pamięci, ale już o tym trochę zapomnieliśmy. I w tamtym momencie ja widziałam, ja rozmawiałam z ludźmi głównie online, ja widziałem, powiedzmy, jeżeli już kogoś spotkałem, ojej, to widziałem, że po prostu świat był nie tyle straszny jak straszny, ale smutny. I pomyślałam, że no super by było spróbować, super, no takie ciekawe słowo w tym kontekście, ale odwrócić ten trend. Słuchajcie, mówimy o śmierci, a spróbujmy powiedzieć o tym w sposób nawet zabawny, bo to prędzej czy później dotknie każdego z nas, prawda? Przynajmniej tak mi się wydaje. I no to odwróćmy ten trend, zróbmy z tego coś zabawnego. I ja mam ogromną nadzieję, że to wyszło, a już odpowiadając konkretnie na twoje pytanie, są takie momenty w życiu chyba każdego z nas, że życie przelatuje nam ni stąd, ni zowąd przed oczami. Czy się czegoś przestraszymy, czy na przykład, no nie wiem, czy nawet nas coś rozbawi, czy mamy jakieś wspomnienie z dzieciństwa, prawda? Zobaczymy, nie wiem, brudną pieluchę, o, ja też taką miałem. Ale zmierzam do tego, no właśnie, że tak mówisz o jakichś takich, wiesz, no, jakby wspominkach, tak? Znaczy, jak chcesz kontynuować myśl, to kontynuuj, a zaraz zadam to pytanie. No. Ja tylko powiem, że ja miałam jedną taką sytuację właśnie w Norwegii, gdzie generalnie, wiecie, w Norwegii przeważnie jest zimno, prawda? Temperatury w zimie to minus około 20 stopni, tam gdzie ja jestem są lasy, no mówiłem, że nie ma ludzi, ale są za to łosie w dużych ilościach, prawda? I one uwielbiają wyskakiwać przed samochody. Ja nie wiem, jak one to robią. Po prostu jest droga, oczywiście zaśnieżona, nie ma nic. Człowiek sobie jedzie radośnie, podziwia to, no bo zima jest piękna w Norwegii. To jest taka zima, no iście świąteczna, urocza. Mikołaj tam się cieszy. Święta w Norwegii trwają przez kilka miesięcy tak naprawdę. To jest przynajmniej w głowie, bo to cały czas jak patrzymy na ten śnieg. I jedziemy sobie tą drogą, prawda, na śnieżnych oponach. I nagle pustą drogą, bach, łoś wyskakuje ni stąd, ni zowąd. Człowiek go w ogóle nie widział wcześniej. Ja nie wiem, to takie wielkie, ogromne zwierzę, ono potrafi wyskoczyć dosłownie kilka metrów przed samochodem, prawda? No to co wtedy robimy? Jako tacy wszyscy jesteśmy, albo przynajmniej większość z nas, doświadczonymi kierowcami, więc bach, po hamulcach, prawda? No i pięknie zaśnieżona droga, hamulce, ABS zgrzyta, stary samochód robi co może, ale sunie dalej. Ja w tym momencie widziałem coś takiego, widziałem piękny, wielki tył łosia biegnącego przed maską, prawda, w zwolnionym tempie. A to ten tak... film z życia, tak? Ci się tam tak, przewinął. Tak, tak. Tył łosia. I te pieluchy, ja to wszystko zobaczyłem. Jeszcze oczywiście dodałem coś od siebie, bo to tak po staropolsku, ale tego nie powinno się powtarzać. Zresztą w sumie jest po 20, to już możemy. Ale nie, no po prostu takie sytuacje właśnie no, mówią, że no dobra, powodują, że w pewnym momencie się zatrzymujemy nawet samochodem, czy gdzieś tam i zastanawiamy na tym, jak, co by było, gdyby. Ten moment akurat skończył się dobrze, prawda? Ten łoś przeżył. Zat się oddalił, tak? Tak! W ogóle dowiedziałem się, że łosie mają biały... dobra. Lusterko. Było, minęło. A tak a propos właśnie zwierząt, to co z tymi zwierzętami w książce? Bo tutaj mamy jakby taką inspirowaną głównego bohatera piekielnym ogarem ilustrację. To jest Feluś podobno. Czy to jest inspirowane Felusiem kotem? Jest kotem ogar. Właśnie i tu znowu nawiązanie do twojego wystąpienia wcześniej, bo mamy te dwa koty i jeden z nich jest, to jest iście piekielny demon. Naprawdę, ja go kocham, serio, ale mam ochotę czasami go po prostu wystawić na zewnątrz i to jest właśnie Felek. To nie dokładnie on, ale to jest powiedzmy ta wizja, która o trzeciej w nocy na przykład wchodzi na łóżko i zaczyna ugniatać moją głowę. A to jest właśnie scena z książki. Słuchajcie, to nie jest tak, że cała akcja dzieje się w urzędzie, prawda? Tam jest początek, jesteśmy w urzędzie, ale w pewnym momencie wracamy na powierzchnię. Ten nasz główny bohater, stażysta, jedzie na powierzchnię, ma dość przykre przygody, no ale coś musiało się dziać, żeby książka powstała, prawda? I spotyka powiedzmy takich nas, typowych takich ludzi, poznaje przeżytych, ale zanim trafił do urzędu, czyli tak naprawdę staną się przeżytymi. I co? Drugi film. Ja myślę, że zanim on jeszcze trafił na górę, to jeszcze może trochę informacji o tym, jak te zwierzęta tam właśnie
Okej. Na dole? Nie wiem. Dobra, w podziemiu? W podziemiu, tak. Czemu nie? Kto jeszcze byłby chętny na przeczytanie fragmentu? Ale teraz króciutki. Jest naprawdę krótki, nie? Kto trzymał rękę wcześniej w górze? Bo, o, proszę bardzo, jest ktoś chętny. Dobra. Tylko chyba cię tu poproszę z Kubą, żebyś się zamieniła. Od serduszka do końca strony. Okej. To dziękuję. No właśnie, ja też. Wielkie brawa, wielkie brawa. Tak, lubię czytać. Muszę mieć dobre światło. Raczej papierowe albo elektroniczne, tak. Ptaki? Zapytał na głos, nie do końca przekonany. Wytężył wzrok. Z każdą przemijającą sekundą jego oczy stawały się coraz większe. Oddech zwolnił, za to serce przyspieszyło. Nawet muzyka płynąca z głośników przygasła w tle. Ptaki, powtórzył, kiedy obraz stał się wyraźniejszy. Każdy urzędnik wiedział, że nie tylko kamień i piach otaczały budynek. Rozgrzaną pustynię zamieszkiwały duchy przeżytych zwierząt. Włóczyły się po bezkresnym terytorium, czasami łączyły w stada. Głównie jednak leżały, spały i nie robiły za wiele. Jeżeli już polowały, to raczej dla zabawy, bo z pewnością nie dla jedzenia. Żywienie się wraz z utratą życia traciło również sens. Dawne instynkty gasły, przytłoczone niekończącą się wiecznością. Chyba że gdzieś w pobliżu pojawiła się jakaś zabłąkana dusza. Przeżyty, urzędnik, ktokolwiek. Wówczas stare odruchy natychmiast wracały do łask. Budził się głód i nie była to zwykła, stanowiąca wspomnienie odległych czasów pustka w żołądku. Tylko głód, pożądanie, które wbijało swoje szpony w umysły zwierząt i wyło, żeby je zaspokoić. A każdy, bez znaczenia większy czy mniejszy, kęs sprawiał jedynie, że pragnienie rosło. Urzędnicy mieli tego świadomość, dlatego też nikt samodzielnie i bez przygotowania nie wybierał się na pustynię. Darwin kompletnie o tym zapomniał. Wyobraźnia podsunęła mu przed oczy wspomnienie zniszczonej windy, która kiedyś dotarła do recepcji. Zagadka rozwiązała się sama. Ptaki! Jęknął po raz trzeci. Pożałował, że to jednak nie byli łowcy. Dziękuję. Dziękuję, brawa. No właśnie, bo tutaj tak się pytamy, co czytacie, bo czy czytacie, czy słuchacie, bo ci, co czytali, no nie wyjdą z niczym. Tak. Dostaną za to jakiś gracisik. Za czytanie są oceny, prawda? Tak, dostaną ocenę albo punkty, które też można zebrać w termos. I wymienić na hot doga później, jeżeli mówimy o tym. No właśnie. Tutaj mówiliśmy o e-bookach, audiobookach. Jakie to w ogóle wydanie jest tych książek? Tu widzimy papierowe. Wiecie co, powiem wam tak, że to jest pierwsza moja, to jest dylogia ogólnie, to jest jedna opowieść i to jest, pierwszy raz udało mi się coś takiego wydać w ogóle po kontekście fantastyki, bo ja uwielbiam, kocham fantastykę. Wcześniej wydałem zwykłą książkę na temat właśnie Wielkiej Brytanii. To była taka typowa książka, ona trafiła do księgarni i było fajnie i różnie, albo, no różnie było. Ta książka wydana została przez Empik jako taki i ona jest właśnie, jest odpowiedzią na współczesne czasy tak naprawdę. Mamy inflację, prawda, ceny szaleją, ceny papieru, prawda, ja już nie mówię tutaj o papierze rolowanym. Ja mam na myśli te książki, prawda, one są strasznie drogie ostatnio i z tego co patrzę, w ogóle jeżeli chodzi o nowe książki, Empik na przykład zaproponował, słuchajcie, to nie jest do końca reklama Empiku, żeby nie było, to jest reklama książki. Ale zaproponował takie rozwiązanie. Miała być opowieść o paśce, tak? Druk na życzenie. Ja jak to usłyszałem, pomyślałem sobie, że o rety, nie, każdy kto może wejść na stronę tam empik.com, zamówić sobie drukarnię, drukuje prosto książkę dla niego tak, i wysyła bezpośrednio. Świeży druk, świeżo pachnący, leci, czyli nie ma nakładów, ekologia, prawda? Ile oszczędzamy na miejscu, na magazynie. Każdy ma nową książkę, myślę po pierwsze, ile to będzie kosztowało?
okazało się, że oni, nie wiem jak to zrobili, ale mają ceny normalne i właśnie ta książka jest wydana w ten sposób głównie, audiobook. Jak widzi, wygląda normalnie, tak jakby była nakładowa książka, a na życzenie jest, czyli każdy niepowtarzalny ma egzemplarz w nakładzie jeden, tak? Jak człowiek wstrząśnie, to się rozpada, nie? Nie, żartuję. No, no. Słuchajcie, mogę później, jak ktoś będzie chciał puścić, żebyście zobaczyli, że się nie rozpada. Nie? Ale no właśnie, dobra. To do kogo ta książka jest adresowana? No właśnie, ta książka jest adresowana generalnie do wszystkich, którzy lubią fantastykę, do tych, którzy chcieliby spróbować przygody z fantastyką, a jeszcze nie próbowali, ale mimo wszystko nie chcą wkraczać w ten taki inny, kompletnie odrealniony świat, tylko od Urzędu Przeżytych, prawda? Co? Zostajemy tak. Jest ludzkie. To jest generalnie young adult, ale ja mam naprawdę ogromną nadzieję i dajcie mi proszę znać, bo w tej chwili Facebook szczerze no, łączy wszystkich, to też nie jest reklama Facebooka, ale łatwo się odnaleźć. Dajcie znać, czy wam się spodobała ta opowieść, o to mi chodzi. Dla tych, którzy czytają fantastykę, dla tych, którzy nie czytają fantastyki, ja już mam informację, bo zmusiłem ludzi, którzy nie czytają fantastyki, żeby przeczytali, powiedzieli, że tak, tak. Powiedzieli, że mi się podobało, nie wiem, może chodziło o to, że rzeczywiście byliśmy wtedy, ta moja mina i co, jak, ale nie, i to nie była rodzina, nie? Żeby nie było. To jest jak jeden z tych bohaterów, ale dobra. To może właśnie, zaraz zaczniemy bardziej taką dyskusję, ale może jeszcze wróćmy do tego pytania, co było na początku, jak tak. Jeśli mieliście szansę sobie przez chwilę przemyśleć o tej fantastyce. Właśnie, fantastyka. Jak innym, bo ja w ogóle słyszałem, że fantastyka to termin, który się przejadł i jest takie oczekiwanie, żeby zastąpić go innym, tak? Tak, ja też to słyszałem właśnie. Nie wiem, czy do was dotarła taka informacja, ale stąd właśnie taki pomysł. No dobra, skoro nie fantastyka jakąś alergię powoduje. Więc nie wiem, czy ktoś z was wymyślił, jak można inaczej? A nie. Fiction. Tak. Tak. Ale w ogóle tam też nie ma takiego podziału, prawda? Nie ma czegoś takiego. W Polsce jakby nie ma. Znaczy było to popularne naukowe, ale to takie potem przeszło już bardziej w takie rzeczywiście powiedzmy naukowe, a nie do końca, tak? Tak. A fantastyka była, się rozszerzyła jakby ta forma. Tak, ja pamiętam to szybko, tylko skoczę słowo, jak był Batman Forever w kinie. Pamiętacie? Ktoś pamięta? Wy to chyba jesteście za młodzi. Pamiętam, wchodził Batman Forever i moja nauczycielka, taka starsza i daty kobieta języka polskiego mówi, film popularno-naukowy. No właśnie, można było iść z klasą na Batmana, a teraz już nie pójdziemy, tak? No dobra, to... Ktoś ma odpowiedź? Rzucamy, krzyczymy. Ktoś, coś? O. Albo okay. Patriotic fiction, podoba mi się. Tak. Tak. No, a jest chyba, była taka strona Wielka Rzeczpospolita. Ej, chyba, nie? Brzmi jak Urząd Przeżyty. Nie. Tak, słyszałem. No. Ale w ogóle fajne, ciekawe, powstaje mnóstwo nurtów, prawda, takich już skonkretyzowanych, rzeczywiście, bo to urban fantasy bardziej odnosi się do tego miejskiego klimatu, ale są też inne odmiany. No ale słuchajcie, no co, magiczny realizm, podoba wam się coś takiego, że na fantastykę? No. To już płynnie przechodzimy może do pytań, tak? Tak, bo właśnie jak powiedziałeś właśnie, że to jest jakby trochę, postawiłeś znak równości między fantasy a magicznym realizmem, to zaintrygowałeś mnie tym. Bo ja zawsze właśnie magiczny realizm, czyli surrealizm, kojarzyłam właśnie z czymś innym niż fantazy. I fragment, który czytał Janez, był właśnie surrealistyczny, w sensie oniryczny. Te windy, które tam się przenikały, trochę mi się to skojarzyło tam, nie wiem, z Borisem Wianem. I w ogóle, no, więc jak to jest w końcu z tym fantazy i z oniryzmem? Czy to jest faktycznie to samo? Czy to są jakieś podzbiory? Coś jest podzbiorem tego drugiego? Ja nie mam żadnego pojęcia, ale wydaje mi się, że...
Przepraszam, przepraszam. Może to jest, wiecie co, to jest dobry moment, kiedy... A jak państwo sądzicie, prawda? A, że nie, ja myślę, że rzeczywiście to jest taki jeden wielki podzbiór i możemy to wszystko ściągnąć do jednego worka, ale nie wiem, no ma po to... prostu jak słyszę fantazy, to nie podniosłam ręki, że czytam, a oniryczne rzeczy kocham. No dobra, no to w takim wypadku na potrzeby chwili, prawda? To w takim razie, co mam zrobić? Mam podnieść rękę? Tak, tak, tak. Nie, słuchajcie, na potrzeby chwili, właśnie odpowiadając tak naprawdę na te dwa pytania, chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Na Zachodzie nie ma czegoś takiego. Słuchajcie, żyłem 6 lat w Wielkiej Brytanii, żyję teraz w norweskich lasach. Tam nie ma podziału na fantastykę i coś innego, i kryminał. Znaczy w sensie jak oficjalnie jakiś jest, ale nie ma, ludzie się nie dzielą na tych, którzy czytają fantastykę i nie. I nie czytamy fantastyki. Ludzie po prostu czytają książki na przykład, oglądają filmy i to jest dla nich absolutnie normalne. Czyli za tym wszystkim, po pierwsze idzie ogromna ekonomia, za tym wszystkim, czyli ogromne pieniądze idą też, to jest jedna sprawa. Druga, idzie popularność, jeżeli chodzi o sam, no nie wiem, sam nakład, samą informację. Fantastyka, kryminały, to jest jedno i to samo. Słuchajcie, odbijam trochę, dobra, odchodzę, wróćmy do tego tematu, do tego pytania, bo ja chcę usłyszeć, bardzo was proszę, o tym, mówiliśmy o magicznym realizmie. Tak. Tą nazwę. Chcę od kogoś usłyszeć propozycję. No to proszę. Fiction. Ogólnie. I łączymy dalej, tak? I idziemy w ten... No dobra, ja idę w ten kierunek i mi się to podoba. Chyba, że ktoś ma jakiś pomysł. Jeszcze. Dawaj. A no tak, tak, tak. Może inne pytania od publiczności tym razem. No dobra. Tak. Wszyscy czytali, wszyscy wiecie, o co chodzi, prawda? Każdy zna. Dobra. Ręce do góry. Jesteśmy w szkole, prawda? Nie zapominajcie. Jako nastolatek? Wiesz co, powiem ci, że... Znaczy w ogóle to jest ciekawa inna sprawa, ponieważ ja na przykład uciekałem z lekcji w drugiej klasie szkoły liceum, gdzie w ogóle utonąłem w fantastyce. Ledwie przeszedłem do tej trzeciej klasy i to tylko wyłącznie dlatego, że nauczyciele mi pozwolili, bo ja uciekałem z lekcji, zamykałem się w garażu z kolegą, żeby nie było, ale czytaliśmy książki, nie? Ej, słuchajcie, zapraszaliśmy jeszcze innych znajomych i znajome, ale znaczy w ogóle nikt nie kupował tej inicjatywy, prawda? Zamknąć się w garażu, czytać książki. Ej, znaczy... Słuchajcie, chodź do garażu, nie? Poczytamy Harry'ego Pottera. No bo nie, tak szczerze, ja po prostu się wychowałem, rzeczywiście z Harrym Potterem się wychowywałem, jestem jedną z tych osób. Oj, nie, dobra, już nie mówmy więcej o Harrym Potterze. Nie, miałem po prostu to szczęście, bo akurat mi bardzo odpowiada, mi bardzo pasowała ta literatura i rok do roku stałem w księgarni, walczyłem, po prostu byłem starszy, dorastałem z nim i później z takimi dziećmi walczyłem o miejsce w kolejce, prawda, przed drzwiami, kiedy o północy otwierali księgarnię, no. Więc to dla mnie to był, a później oczywiście i Tolkien i cała reszta. No. Czytam kryminały, czytam te inne rzeczy, no ale fantastyka to było to, gdzie ja zawsze uciekałem. I na koniec powiem jeszcze, że ja mam taką ogromną nadzieję, że jak ktoś przeczyta tą historię, to znajdzie w niej to, co ja kiedyś tam znalazłem, prawda? Ten taki punkt, że rzeczywiście spodoba się i kogoś to wciągnie, prawda? I kogoś przeczyta do końca i powie, no dobra, na Facebooku nawet wyślę mi jakiegoś takiego lajka, nie? Znaczy lajka jak lajka, po prostu nawet w Messengerze taką wiadomość, to ja będę coś kojarzył. O, może to o to chodzi, prawda? Mi to wystarczy. To jeszcze jedno pytanie, jak jest? Bo nam się trochę przedłużyło, ale jak jest, to proszę, proszę, proszę. No dobrze, no to... Znaczy to może ja... No ja wiem, zadawałem dużo pytań, ale gdzie można kupić, jakby ktoś chciał? A właśnie. Bo tutaj chyba nie mamy. Jeżeli chcecie kupić, to jest na Empik.com, prawda, wersja papierowa, jest audiobook, jest e-book jak najbardziej, jest też tej aplikacji, nie wiem, czy korzystacie, czy nie. Jest fajne, ja to odkryłem właśnie też podczas pandemii, Empik Go bodajże. Teraz już z niej nie korzystam, ale wysłuchałem mnóstwo audiobooku swego czasu i...
i po prostu jest tam też dostępna w ramach abonamentów. Jak ktoś się tym interesuje, jak ktoś wie, jak to działa, to się z pewnością odnajdzie. Nie? A dla tych tylko powiem, że ci, którzy czytali, to tak, e-book, dobra, prześlemy, w porządku. Ja już stanę może, o dobra, bo to już końcówka. Tak jak mówiliśmy, nie, tak. Nie ma za darmo czytania, tak. Ktoś przeczytał tutaj, odważył się tak, licznie. Tutaj tak, e-book, tak? Tak, e-book. I mieliśmy drugiego e-booka, ale mówisz, że słuchasz audiobooki, prawda? Idziesz w stronę audiobooków. No to cieszę się bardzo, że ten, że ci się spodobało i jeżeli chcesz, jeżeli będziesz wolał, mogę ci podesłać audiobook, jeżeli zdecydujesz się na e-booka, też możesz. Jest audiobook, no. Dobra. Ale to musimy później, musicie jakoś podać albo adres. Ja tym się zajmę już, tak, administracyjnie. Dobra. Tak. Dobra, no to super. A z tą fantastyką, to myślisz, że ten tutaj Jakub tak. Coś ten? Tak, ja tak? Myślę, że tak. Kuba, za to, że wziąłeś udział w dyskusji i ja tak ciągnąłem ludzi za te języki, nikt nie powiedział, dla Kuby jest wersja papierowa. O to mi chodziło, to pytanie, rzucić, szukam jakiejś nazwy dla tej fantastyki odmiennej. Padła ta, jest okej, okay, w porządku. Kuba, dostaniesz wersję papierową, dwóch tomów, możesz ustalić, możesz wyrzucić, możesz sprzedać, dać komuś na prezent albo przeczytać. Albo pójść po autograf zaraz w przerwie, bo nieuchronnie zbliżamy się do przerwy, do końca, także tak. Oklaski dla Marcina.